genetyczną skalę. No dobrze, lecimy. Pieniądz kruszcowy to jest to, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Zapomnij o nim. Definitywnie odszedł do historii w 1971 roku, gdy USA odmówiły Francji wydania złota za zgromadzone u nich eurodolary. Teraz pieniądz to banksterska alchemia, skrzętnie skryta za tak zwanymi strategiami kotwiczenia waluty. Nikt z tego nic nie zrozumie. Ale tak jest, proszę Państwa. Ale to jest dłużej. Zastanówmy się nad tym, dobrze? Dobrze. Jakby to prostym językiem dać. Później tak, strategia kotwiczenia waluty. Ogólne zalecenia dla systemu bankowego, jak mają reagować na sytuację pieniężną na rynku. Obecną strategią kotwiczenia waluty w Polsce jest strategia celu inflacyjnego i na tym skupia się Rada Polityki Pieniężnej przy NBP. Cel inflacyjny przysłonił misję NBP, którą jest wyłączne prawo emisji pieniądza w Polsce. Chyba musimy się nad tym zastanowić, co? Tak, a ile mamy czasu? Mamy czasu, nie zrobimy tego dzisiaj, zasygnalizujemy temat, no, mamy maile, mamy gospodarka a pieniądz. Wyobraź sobie, że gospodarka to żywy organizm, a obrót pieniądzem to jego krwioobieg. Im większy organizm, tym więcej krwi potrzebuje, aby sprawnie funkcjonować. Zauważ, że dziś mamy erę obfitości w produkty. Roboty produkują w dużej mierze to, co kiedyś produkowali ludzie. I mamy niedobór pieniądza, aby zaspokajać podstawowe potrzeby. Dlatego najważniejsza jest funkcja dystrybucji pieniądza, czyli zapewnienia, aby do organizmu docierało tyle krwi, ile potrzeba. No może to jest nawet i przemawiające do wyobraźni, tak? Większy, wiadomo, więcej transakcji trzeba obsłużyć, to w gospodarce musi być więcej pieniądza. Gospodarka się kurczy, pieniądz trzeba z gospodarki wycofywać, bo by co? Nastąpiła hiperinflacja. Później tak. Banknoty i monety oraz dług systemowy. Jedynie 13% pieniądza będącego w obiegu w Polsce, dane za rok 1912 według NBP, stanowią banknoty i monety wyemitowane przez Narodowy Bank Polski. Pozostałe środki pieniężne zostały wykreowane przez banki prywatne z niczego. Pieniądz ex nihilo, dług systemowy. Banki, nie posiadając żadnej fabryki, nie sprzedawcy żadnego produktu. Pieniądze te pożyczyły na procent ludziom i przedsiębiorstwom, domagając się odsetek. Pieniądz wchodzi do gospodarki, a produkty, usługi zostaną wyprowadzane dopiero w przyszłości. Musimy się chyba nad tym zastanowić, co mi się wydaje. To nie jest czytelne. Emisja pieniądza przez NBP, a kreacja pieniądza przez banki. Jest zasadniczą różnicą pomiędzy emisją nieoprocentowanego pieniądza do gospodarki, wpływa do gospodarki tyle pieniędzy, ile potrzeba, o ile gospodarka wzrasta, a kreacją pieniądza odsetkowego przez banki komercyjne. W pierwszym przypadku zostaje zachowana suwerenność kraju. NBP ma wyłączne prawo emisji ilości dostarczaną, dostosowaną do wzrostu gospodarczego. W drugim przypadku suwerenność jest ograniczana. Banki w dużej mierze zagraniczne decydują o tym, ile i gdzie pieniądz zostanie skierowany. To jest bardzo czytelne z kolei. Polityka stopy procentowej. Poprzez międzynarodowy system finansowy kontrolowana jest cena pieniądza, czyli stopa procentowa. Korporacje, mimo swej przewagi konkurencyjnej, często korzystają z tańszego pieniądza za granicą niż lokalne firmy w Polsce. W rezultacie doprowadza to albo do przejęcia lokalnych firm przez międzynarodowe, albo bankructwo firmy lokalnej.
Polityka stopy procentowej jest wykorzystywana ponadto do kontroli rządów państw zależnych od międzynarodowej finansjery. No może by się to prościej dało napisać. Wydaje mi się, że myślimy o tym. Może nie? Myślimy o tym, dobrze? Teraz tak. Gospodarka odsetkowa, a ceny detaliczne. Każdy obywatel, nawet ten, który nie bierze kredytu w banku, ponosi dodatkowe koszty związane z odsetkami. Odsetki są zawarte w cenach produktów i usług, które nabywamy każdego dnia. W niektórych produktach nieruchomości koszty odsetek stanowią do 70% ceny nieruchomości. Jako konsumenci powinniśmy domagać się informacji o kosztach odsetek na każdym produkcie, etykieta czy świadczonej usłudze. Kreacja pierwotna przez bank centralny pod zastaw gwarantów, pożyczki lombardowe i redyskontowe. Występuje głównie pod zastaw obligacji państwowych, również oprocentowanych. Kreacja wtórna. Kreacja pieniądza przez banki komercyjne z wykorzystaniem mechanizmu rezerwy cząstkowej. Według danych Narodowego Banku Polskiego za 31 maja 2015 roku banki udzieliły w sumie na kwotę 302 miliardy złotych większą niż posiadają depozytu. To jest właśnie ten pieniądz wykreowany. Dług zewnętrzny. Dług zewnętrzny to nic innego jak pożyczka, jaką na rynku wewnętrznym u społeczeństwa i u instytucji finansowych zaciągnął rząd. Dług ten jest często fikcyjny, gdyż brakującą kwotę proporcjonalną do wzrostu potencjału gospodarki mógłby wyemitować bez odsetek Narodowy Bank Polski. Dług zewnętrzny wynika z zobowiązań zaciągniętych za granicą, na przykład oprocentowana pożyczka w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, jak i z deficytu obrotów bieżących, różnica między eksportem a importem. Rząd Węgier spłacił do końca pożyczki zagraniczne i dług zewnętrzny jest obecnie związany jedynie z różnicą pomiędzy eksportem i importem. Głód monetarny. Szacowany na około 83 miliardy złotych rocznie, powiększający się niedobór środków pieniężnych potrzebnych do regulowania transakcji gospodarczych powstałych na skutek inflacji oraz wzrostu PKB. Powstający niedobór środków płatniczych w żaden sposób nie jest zawiniony przez społeczeństwo, aby ponosiło tego skutki. Trybut banksterski. Danina płacona międzynarodowemu systemowi bankowemu za prawo używania pieniądza. Wynosi ona z tytułu zakazu emisji suwerennego pieniądza, artykuł 4 ustawy o NBP, kwota głodu gospodarczego, czyli 83 miliardy złotych rocznie oraz dodatkowo koszty odsetek od sumy kredytów pomniejszone o koszty odsetek od lokat, 72 miliardy złotych rocznie, razem około 155 miliardów złotych rocznie. Musimy się nad tym zastanowić. Tak, bo to jest za mało czasu i za dużo ludzi. To musi być taki materiał, który dostaniemy do ręki. Ten opracujemy też. Będzie drugim materiałem, ale wrzucimy to maile, tak? I czwarty sejmik Konfederacji. W Rzeszy. A może w Zalesiu. 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 Podobał mi się ten zamek, a poza tym jak tam Cieńskiego zobaczyłem i Pieniaki, to ja jestem opcja pieniacka, bo jestem pieniacz. Pieniaki, proszę Państwa, to jest dwór nieistniejący już, gdzie w 1912 roku zebrali się przedstawiciele wszystkich trzech zaborów i ustalili, jak ma wyglądać polska polityka. I ta polityka miała wyglądać następująco. Nie ma takiej możliwości, aby w zbliżającej się wojnie, żebyśmy poparli państwa centralne, ponieważ zwycięstwo Niemiec to jest grób dla Polski. Nie. I konsekwentnie ta polityka była przez całą wojnę prowadzona głównie przez obóz narodowy i tych, którzy dołączyli. I to zakończyło się podpisaniem pokoju w Wersalu, gdzie Polska występowała jako aliant
czyli Polska znalazła się w gronie państw zwycięskich. Nie było Polski, a mieliśmy polską politykę. Teraz mamy Polskę, a polskiej polityki nie mamy. No, mogę dołożyć tylko tyle, że opcja pieniacka wiąże się z Romanem Dmowskim. Proszę Państwa, mamy dwa punkty jeszcze do zrealizowania. Wolne głosy wychodzące w ogóle poza tematykę i przedstawienie zarysu naszej konferencji Partnerski model stosunków przemysłowych w świetle sakrum i profanum. Pieniacki. Pieniacki i na to